Siemanko, jestem Lucek, a to jest Nitwor Speed World. Moi drodzy, pojawiła się rotacja IGC, w której pojawia się nowy samochód, nigdy wcześniej niedostępny za kasę z gry. I jest to w zasadzie też bardzo rzadkie auto, bardzo rzadki model, jaki możemy spotkać na wyścigach. I niestety nie mogę wam o nim za wiele powiedzieć, bo jeszcze nigdy nim nie jeździłem, więc podejrzewam, że niedługo pojawi się jakiś przegląd o tej Mazdzie RX-7. Kosztuje niecały 1 900 000 IGC gotówki. Nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało. Na pewno pojawi się przegląd z tego samochodu i jeśli ktoś ogląda, powiedzmy, te wideo po zrobieniu przeglądu, to pojawi się gdzieś tutaj w anotacjach albo w komentarzach link do tego właśnie wideo, dlatego zapraszam do opisu też. Kolejnym samochodem, jaki pojawi się w tej rotacji, jest na przykład Lexus LFA, który już był wcześniej dostępny za kasę z gry. Dziwne, że najpierw jest wersja za IGC, a dopiero później jest za boosty. To jest tak trochę, gracze nowi są wprowadzani w błąd, bo zawsze myślą, że ta wersja za boosty jest tylko dostępna, a za kasę z gry już nie. Kosztuje 2 miliony IGC. Czy to jest dobra cena za taki samochód? Oczywiście w realnym świecie wóz naprawdę wymiata, ale jak jest w Wordzie, niestety nie mam tu mocnego nitra. Samochód bardzo fajnie się prowadzi, bardzo fajnie się trzyma drogi, ma niezłą przyczepność na zakrętach i prowadzenie jest przyjemne przede wszystkim, można tak powiedzieć, o właśnie Lexusie LFA. I czy go polecam za 2 miliony? Nie, moi drodzy, to jest za wysoka kwota. Za takie pieniądze możecie mieć, nie wiem, Porsche Carrera S chociażby, który jest znacznie lepszym samochodem od Lexusa LFA, ze względu na to, że ma chociażby lepsze nitro. Moim zdaniem przyspieszenie nie jest w Porsche Carrera S lepsze, ale prowadzenie jest dobre i ogólnie ten samochód będzie wam pozwalał częściej wygrywać chociażby w klasie A, czy zobaczcie, macie jeszcze Porsche GT2 za IGC za niecałe 2 miliony i tym samochodem naprawdę też możecie wymiatać. Macie, o, Porsche RS, GT3 RS już nie jest dostępny za IGC, ale jest masa takich samochodów naprawdę dobrych, które możecie zdobyć za te, czy kupić za te 2 miliony, że właściwie Lexus LFA się tutaj nie opłaca pod tym względem. Co jeszcze wróciło za kasę z gry, no bo już żadnych nowości tutaj nie będzie. Subaru Impreza WRX STI za 1 100 000 gotówki. Wiecie co, ten samochód jest naprawdę fajny w prowadzeniu. Jeśli ktoś lubi hatchbacki, to myślę, że powinien się zadowolić tym właśnie autem. Niestety bez części jest w klasie B, gdzie sobie raczej nie poradzi. Jeśli ktoś już jeździł tym właśnie Subaru w klasie B, czy w klasie C, nie można go niestety mieć, to wie, że jest lipa i bardzo łatwo podnieść Subaru do klasy A, gdzie totalnie już sobie nie poradzi. Nie mamy tutaj mocnego nitra, przyspieszenie jest na miarę klasy B, powiedzmy po włożeniu jakichś tam dobrych części, chociażby wyścigowych. Prowadzenie jest dobre, prędkość maksymalna, w sumie nie pamiętam, jaka tutaj dokładnie była, muszę się przyznać, bez bicia, ale też nie była jakaś za wysoka. Jest to samochód gdzieś, który osiąga, nie wiem, do 310 km na godzinę w klasie A, jakby był, powiedzmy, miałby tam 650 punktów, bo tak można go też podnieść. Więc też nie polecam. No, jeśli ktoś lubi hatchbacki, może się zaopatrzyć w Subaru, ale ogólnie rzecz biorąc, lipa. Nissan 370Z. Myk, myk, myk. Nissanie, gdzie ty jesteś? Nissanie. Sporo tych Nissanów jest ogólnie w Wordzie, co? Gdzie on jest tu? 700 000 gotówki. Co mogę powiedzieć o Nissanie? No, tu mogę powiedzieć dużo, bo naprawdę sporo jeździłem tym samochodem. Mam go obecnie wymaksowanego nawet w klasie B. A to nie jest łatwe, bo trzeba sporo części, nawet całkiem dobrych, tutaj włożyć, żeby samochód jeździł jakoś. Moim zdaniem bardzo fajnie się prowadzi, chociaż nie jest to prowadzenie łatwe do wygrywania. Trzeba się postarać na zakrętach, ale myślę, że to jest właśnie urok tego samochodu. Przyspieszenie nieco gorsze niż na przykład w Lamborghini Countach, czyli
nie jest to dobre przyspieszenie, powiedzmy sobie szczerze. Chciałbym powiedzieć, że ten samochód jest naprawdę niezły, ale niezły nie jest. I jeśli chcecie nim wygrywać, to raczej będzie ciężki orzech do zgryzienia. No i moim zdaniem bardzo ładnie wygląda, chociaż wygląd to jest subiektywna sprawa każdego z nas, czy może osobista sprawa każdego z nas. No i prędkość maksymalna to jest podobnie jak w Subaru Impreza WRX STI. Nie jest ona za wysoka. No i wóz może być w klasie C, więc nie wiem, w ogóle w klasie C mamy też Toyota MR2, więc i tak nie powalczymy. Moim zdaniem ten samochód najlepiej nadaje się do klasy B, na przykład na trasę Graypoint, gdzie i tak sobie nie poradzi z mocnym przyspieszeniem innych samochodów, jak na przykład Porsche RSR, Lamborghini Countach. No i mamy tu też oczywiście słabe nitro. Tyle. Moi drodzy, rotacja IGC z dnia 11 grudnia 2014 roku przedstawia się tak. Mamy Nissana RX, co ja gadam, Mazda RX-7, która nigdy nie była wcześniej za IGC. Teraz pojawiła się po raz pierwszy. Spodziewałem się, że tak będzie, szczerze mówiąc, bo naprawdę, jeśli samochód nie pojawia się na wyścigach często, znaczy, że to nie jest dobry samochód. To sobie musicie zapamiętać. Mazda RX-7. Bardzo fajnie wygląda. Nie mogę o niej nic więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że niedługo sobie dozbieram trochę gotówki, żeby kupić to auto. A na obecną chwilę wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia, na razie. Pa, pa.